teraz i tych grzebów, bo trochę się nowe zapadają, więc ostrożnie. Wchodzić ci będzie łatwiej niż schodzić. Jak coś małpę zamknie. Wejdziesz, zapal tam światło sobie, słyszysz? I odejść tak rykoszetem, żeby nie dostać kamienia. Bo tam jak będzie schodził, to może coś, jakiś badyl. Tak, musisz wejść, żeby nie być na linii tutaj w środku. Tylko przejdź sobie tam na bok, tam już masz bezpiecznie. I tam nie ma żadnych jakichś takich niespodzianek typu jakiś szyb i tak dalej. Przyziemiłaś już? Dobrze. No to mów. Nie podzierałaś się? Lina wolna? Tak. No, to tak. Tu sobie trochę tak na taki zgięty zejdź. Brzydko. Potem wystaje. Tu przyziemisz, tutaj sobie daj nogi. Właśnie tak bardziej, żeby nie to. Tutaj tą stronę. Tu na to stopę właśnie, dobra. Potem na to tobie. Czekaj. Jeszcze, dobra. I teraz trzymaj cały czas nogę. Dostaw drugą nogę. Do tej zrób sobie miejsce, dobra. Zmień sobie z okładkami. Tutaj nogę postawisz. Zmień sobie zakładkami. Wiesz co? To jest ślisko dosyć. Chodzi o to, żebyś zakładką tą sobie postaw tu. A tak zmień. I, o, dobra. Tą dostaw. I teraz tą obniż. Dobra, tak? Dobrze zrobię. I tą teraz tu obniż. Tą troszeczkę źle. Drugą powinieneś obniżyć. Tą staw. Dobra. A drugą obniż. Dobra, czekaj. W razie czego, no. I obniż tu. Dobra, uważaj. I teraz już będziesz przy ziemi, tutaj, tylko uważaj na tą rzecz, żebyś nie, tu nie blednął. Tu. Czekaj. Dobra, dobra. Trzymaj, spokojnie. Czekaj. Trzymaj i schodź już na dół też. No, tu nie jest trudno, tylko że jest ślisko. Tak. Pionowe żerdzie, nie? Zachęcam. Tak. Przejdź totalnie tutaj dwoma nogami ten. To kucnij i wystaw jedną nogę na zewnątrz, czyli to ryzyko. Dobra, lina wolna. No, mógłby być wyżej. W powietrzu, bo widzę w świetle latarki.
co? Nagrywasz, to patrzcie tutaj, to też taka może. Denko od butelki. Tak, denikacje są. Denikacje. Potem są te połączenia tutaj, to sobie widzimy. Patrz, jakie tutaj te czarne sierści są. Widzisz to? Patrz, jak fajnie narosły. Tam była ta pleś, takie grzyby. No pewnie te jaśniutki, a to są takie... Zwierzę zesrało. Zobaczcie. Jak ktoś ma buty, to proszę wejść... no bo tu mamy te polewy kalcykowe, takie ładne. Zobaczcie. Tam już jest przewężenie. Dalej jest, znaczy chodnik szedł, ale zobaczysz, jakie są obwały i wszystko zaczepowane. Tu też już... Kalcet jest. Tu leci, no. Tak, czekajcie, zgasimy, zapalimy. Wszyscy doszli? Tak. I ja patrz. Nawet kilka razy. No. Dobra. Takiego szału nie ma. Myślałem, że większy będzie w tej UV-ce. Nie? Patrzcie, tutaj troz. O, to co w suficie bardziej, ale też nie ma. I patrzmy, czy jest zostawianie śladu, jest? Nie za bardzo też, ale nie? Jest, delikatne jest. Jest? No jest, jest. Mhm. Tak, to są dwie. To trzeba zgasić jedną. I wtedy będzie efekt. Skumulują tak jeszcze. Widzisz, jak zrobił? Mhm. A, fajne. Czym bliżej, tym lepiej. Ala ma kota, kot ma Alę. Hieroglify. O reżimie rządu. Dobra, patrzymy, czekajcie, bo teraz tak, tu gdzieś idzie. Zobaczcie, to są łuski. To. Forma umięcia. Skały takie dosyć. O, Olga, zobacz. Mhm. Ich konsystencja jest. Gliną są też. Mhm. I tu gips też wskakiwał. Musimy popatrzeć. Gdzieś go widziałem, takie igiełki. Będą igiełki, tak. Tu mamy wap, który skapuje z soczewy. Przesącza się i nam się tutaj wychodzi na stronę. Tak, o, z tej strony, zobaczcie, jaka jest laminacja właśnie. O to mówimy, o widzicie, jaka to jest mineralizacja. Aż się tak skrzynie. Patrzcie, tutaj jakby to młotkiem rozwali pod mikroskopem, to kiedyś patrzyłem. To widziałem właśnie igiełki, stąd właśnie, że gips. O. W sumie można było młotek wziąć z tego. Chociaż to jest miękkie, zobaczcie, widzicie? O, patrz. Olga, to sobie masz. Wiesz? Do kolekcji. Taki jeszcze nie masz. I patrzcie, jak on natychnie. To takie rzeczy, no to wszystko sprasowane i te takie muskowic, to inno zmetamorfizowane, potem daje taki efekt, taki srebrzysty, nie? W suficie nacieki się zaczynają robić, czyli formy stalaktytu. Aha, bo ty tu nie chodziłeś, bo wycinka. Glinę masz, zobacz, to samo, tą glinę taką masz ciemną. O, żeby zobaczyć, to jest tak zwana glina tektoniczna. Patrzcie, cię na glinę. A czemu glina tektoniczna? No bo na tych pakietach skał, zobacz, pomiędzy jednymi pakietami skały, jak skała eroduje, zostają te substancje. To są substancje, które były w tej skale. I one są nierozpuszczalne przez wodę i przez chemię. Przez to na przykład, jak masz warstwę gliny, to wiesz, możesz sobie podlewać i będzie ci woda stała na działce, nie? W Biedrzychowicach dom miałem, to wiem, jak to wygląda. No właśnie, no to tak samo tu jest, zobacz. Tu było zerodowane, wszystko, szlak trafił, a to co? Jest gliną, zostaje, a potem opada na spąk. W jaskiniach często tak też jest widoczne. Te kolorki ładnie potem powiem wam. No patrz, te igiełki, to widzisz, to mówiłem o gipsie, to trzeba w tych miejscach, zobaczcie. Tak się skrzy, nie? No zobacz, taki srebrny.
O. Te migotanie takie skrzące. O, w tych miejscach, patrz, wiesz? Takie przełogowane te skały. Borsuki, to co? Wracamy tam. Tu wrócimy i zaraz wracamy tak, tak. Tu idziemy tam, a potem idziemy tam, bo tam będą te perły. Też mi wskoczył kulkę w sobie. Ten profil, zobaczcie, jaki fajny jest ręcznie kuty, jak wygląda. Takie są najładniejsze stolnie ręcznie kute, to są w Górach Izerskich, na Grzbiecie Kamienickim, taki jest, zapraszam. Tylko też to chętnie, z magman, i wtedy jest włożone jeszcze łupkami i gdzieś jak po kafelkach, wiesz? No, teraz patrzę właśnie na to, kurde, ten kwarc, to jakby ktoś tu nawiózł normalnie. No, a to się kruszy wszystko. No, on jest też wymieszany z wapieniem, bo zobaczysz, że ten kwarc jest taki tutaj w tych żyłach. Natomiast, no, powiem ci, jakbyś taki lewy sobie wziął i chciał na przykład u siebie na działce zrobić taką glebę, to Tomek tak kombinuje, że papierno-lubną, dla roślin papierno-lubnych, to jak najbardziej takie coś. Tylko, że co bierze się? Nawozy się bierze, nie? Wapnem się tak, glebę wapnienia, a nie jakieś tam kamienie. Chodźcie, dobrze. Kości są. Kości zostały rzucone. Z tej klizną czuć taką piwniczną. Tu mamy fajne formy grzybów, chodźcie zobaczyć. Zupełnie inne niż tam, na odchodach. Bo tam mieliśmy białą pleść, taką jasną, a tu już jest ta ciemna. Chodź, Olga, zobaczysz. Gównowca pospolitego. No ta podejrzewam, że jest stara i tak będzie. Tak, już zarówno tu się wytworzy. I teraz czekajcie, gównowca pospolitego, spróbujemy go, bo on czasem świeci w UV-ce. Tylko ten jasny. O, tak zgasimy. To on będzie, zobaczcie, tak troszkę nam, o, widzicie? Nie jest to jakiś szał, ale już daje. Ale rzuca się w oczy. I zobaczcie, jak też węglem wapnia sobie tu wędruje. My tak go nie widzimy, ale on tu jest. No, zaczekam. Nie? Dobra, palimy. Tu weszliśmy, zobaczcie. O tym to wyskóz wabajka. To robimy go, patrz, bo to jest normalnie coś pięknego, kuźwa. Jeszcze takiego nie jest. Bajeczka, normalnie taki organizm. Ja lubię taką biologię właśnie. To jest z kośćmi. Trzeba rękę podłożyć. Zobaczcie proporcje, jakie to jest duże, bo ktoś by mógł powiedzieć, że to jest jakiś mikrus, a to jest bardzo fajny organizm. Może na zwłokach, nie? Tam może prosty. Tak, coś tam leży. I narosło. Zobaczcie, tak, popatrzcie, tu są kości. Tam kuźwa jakieś owady latają. Dzieje się. Tam z tyłu są odchody. Tak, czekaj. Może albo może latryna tu jest dla borsuków i srajem, ale już nie chcę tam grzebać. Może borsuki odkryły szczukę. Tak. Poczekaj, coś tu zrobimy zdjęcie i nagramy. O, to jest piękne, naprawdę, kuźwa. Gdzie las? No to przytargały całego tego. Całego zwierzaka. Tak, coś pięknego. Strzaszka. Coś pięknie wygląda. Czaszka z irokezy. Teraz patrzymy na ślady życia pod ziemią. Nie trzeba jechać na Marsa, żeby... A jest w środku duszu. Las dookoła. Jest spokój. Znowu gówna. Jeżeli tu są gówna, to są gówna liść. Borsuk tatki jednak nie urzęduje w swoich. Tak, jest puszczany powieka i jest zaślepienie, więc nie ma co dalej iść. A to tu mamy stempel? Tak. No rozpieranie. I tam już jest przewężenie, że tam puszczałem tego właśnie lokalsa na świnkę doświadczoną. Tak. Nie było nic, nie? No przekrój fajny, zobaczcie. Pójdziemy sobie teraz tam w drugą stronę. Tomka pójdzie, Tomek sobie to stanował. Ja już tutaj się wycofuję. Zdjęcie cytujemy na tego, że już nic. Inny charakter niż
Drewno pod ziemią i w wodzie może nawet łącznik z tamtym, tylko tu. I teraz pytanie, czy nie jest zalany wodą? No tak. Wtedy Marcin będzie miał, musisz bokiem iść. Jest, jest. To jest najważniejszy chodnik pod względem mineralizacji i mineralów na ścianę. Zobacz, i tu zaczynają się nam robić tak. Pola ryżowe, to jest to. Widzicie? No. Bardzo ładnie, tutaj poświecimy to. Nacieki spływają? Tak, i robią się takie jakby w Tybecie czy w Nepalu takie... Albo jak w Koninas. Pola właśnie, tak, albo saranki, takie na przykład w Turcji. Jak to się nazywa? Pamukury, tak? Czy łamie tą nazwę? Nie. Pamukale czy Pamukule? Jeszcze się wyczyna. Ale się płomiowej soliny. Zgadzasz? Gasimy i sprawdzamy właśnie faleczką, jak nam pokazuje. Coś tam widać. Poczekaj. Gdzie mam fałę? Też bym zaświecił. Fajny efekt jest na wyłączeniu fałę. Co się rozumie? Czekaj, wiesz? No, kwadrat? Fajnie, fajnie, czekaj. Włączamy i patrzymy. O jest, no. Widzicie, że węgla ma. Gdyby nie był węgla, to by tak nie świeciło. Dlaczego jest gorzej? Bo mamy dwie UV-ki. Jak jedna osoba świeci, to druga rozprasza. I nie ma tego efektu wycieknienia. Patrzcie, jak wezmę, ucieknę tym i sobie Tomek zrobi, to będzie inaczej. O, nie? Już ucieka. O. No ale ładnie zostało. O. I teraz patrzcie. Janek maluje nam w tak, i zobaczcie. Widzicie? O. Jest fluorescy. Dobra, zapalamy teraz tego fotel plastikona. Czekacie. Zobaczymy tą chińszczyznę. To muszę ją odpalić maszynkę. To mi świeciło, czy wam? Tobie, mrygało. Mi. Tobie? Olga, weź, bo ja tu mam takie te. Poświecę i zobacz, z boku powinno być na tym panelu taki do włączenia. O, właśnie o to chodzi. Daj mocniejsze, żeby było światło fajne. O, dobra. Idziemy, skorzystamy. Tu patrz, te fajne formy też, o to mi chodziło. Tu się najładniej dzieje, bo oglądać. Wiadomo, że jest jeszcze jedna taka sztornia, była z niej tam, to pewnie jest nie takie zdjęcie. Ale to też robi wrażenie. No. Tak, zrób zdjęcie, bo to jest elegancko. I dalej się robi tak. Tutaj zaraz popatrz, tu schowałem, bo to są tereny. Nie, to jest już tereny. Tak, to widzę.
Ten korytarz najładniejszy, nie? Te ciemne naczyki, Marcin, tak jak pytał, to jest już tlenek mandrawy. Patrzymy tu. Tu sobie zobacz, bo masz te perełki. Perły widzę, no a mikro takie. Mikro jest. Trzeba podchodować. Tak. Proszę, jakieś tam, nie te. Może. Jak to, czym to karmiłem roślinki? Nawozem. Nawozem, to trochę, proszę. Tak. Weź Olga światło, porobimy zdjęcia jakieś te ładniejsze dla ciebie. Tu masz perłę jaskiniową. Tym między, bo to takie były większe. To jest taki w tym, stalaktytki. W ziemi, w tej glinie, takie ładne perły okrągłe znalazłem. Widziałem jedną, ale już przysłuchowano. Takie coś jest, albo że na bok szli, bo zażyło. Włócniki grzyba. Tak, są. Tu popatrzcie też, misa martwicowa dosyć fajna. Aha. Poprosiłbym, żeby ktoś mu zaświecił, żebym tego śladu komórki nie... Nie no, bardzo słabe. Jak chce się, trzymam się. To potrzymam. Gdzieś się włącza? Już teraz nie włączysz, bo już siadło. Aha, okej. To fajnie, zobaczcie jak mangan nam... A, kapie też jaskiniowe po plecach. Znowu wytrąca się bakie. Tu popatrzcie jak się ta brekcja robi. Od mamy jaskiniowe pędliki. Akurat to jak kapie i widzimy ten proces. To też jest perła, tylko widzisz, że jest przeklejona. Tak, przeklejone. Ale to zobaczcie jak te pizolity, bo to się inaczej perła jaskiniowa, inaczej pizolit, jak ona powstaje. Widzicie kapanie ze stalaktytu, prześledzić ten proces. Tak, kap. W większości albo perła, bo się obraca, albo by stalagmit narasta. Zobaczcie sobie, Olga Marcin. Tu już jakieś takie błocko, no ale też ładnie. Zobacz, jak się tam przesącza to wszystko, nie? Tak będzie ładnie. Teraz tą wałeczką poświecimy. To sobie powiem.